Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wiatru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: to ja jestem, nie bójcie się. Chcieli go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali. Niezwykłe są wydarzenia, o których opowiada nam dobra nowina. Jezus kroczy po jeziorze jak po ubitej ziemi. Ucisza fale i wydaje rozkazy wiatru i burzy. Na Jego słowo niewidomi od urodzenia widzą, chromi stają na równe nogi, a głuchoniemi mówią i słyszą. To, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nie jest wcale naturalnym biegiem zdarzeń. Zbyt mocno przyzwyczailiśmy się do choroby i cierpienia, że powrót do zdrowia wydaje nam się czymś nadnaturalnym. To, co dla nas jest nadnaturalne, dla Boga jest zupełnie naturalnym, a to, co dla nas jest zwyczajne, dla Boga jest nienaturalne. Pozwólmy Jezusowi być tym, kim jest. Bóg jest tym, który w świecie zaprowadza ład i harmonię. Pozwólmy, aby wkroczył również w nasze życie i zaprowadził tam porządek. Życie ludzi zjednoczonych z Chrystusem wygląda zupełnie inaczej. Czas i przestrzeń zaczynają się wyłamywać z praw fizyki, ale podlegają innym prawom, których jeszcze nie znamy, a których istnienie przeczuwał Einstein, mówiąc o zakrzywieniu czasoprzestrzeni. Nie wszystko jest takie, jakie nam się jawi. Świat jest o wiele bardziej skomplikowany, a równocześnie prostszy. Trzeba nam, chrześcijanom, przyjąć, że jedyną pewną i trwałą rzeczywistością, na której bez obaw możemy się opierać, jest Słowo Boże. Każde zdanie, każde słowo w Biblii jest prawdziwe, a Biblia jako całość nie zawiera żadnych błędów. Nie muszę znać praw rządzących wszechświatem, ale jeśli zdecyduję się na życie w pełni szczęścia, w pełni łaski, muszę znać Pismo Święte, nie tylko znać, ale według tego słowa żyć.